Ahoj piraci, słuchajcie, jesteśmy na mapce Murder Mystery, czyli na mapce, w której jest jeden morderca, jeden szeryf oraz 7 niewinnych. Słuchajcie, zasady oczywiście każdy z nas poprzednich odcinków. Był odcinek z Szymkiem, na który was zapraszam, oczywiście w karcie będzie. Ale słuchajcie, zaczynamy gierkę, zapraszam wszystkich. Oczywiście zadaniem mordercy jest to, żeby zabić szeryfa oraz wszystkich niewinnych. Natomiast zadaniem szeryfa, żeby zabić mordercę. Niewinni oczywiście też mogą w tej mapce zabić mordercę, ponieważ w tej mapce jest jedna rzecz inna niż w poprzednich po prostu. Są na mapce poukrywane beczki obfitości. Beczki obfitości, które możecie zamienić 5 beczek obfitości na łuk. Na łuk, który znajduje się na dole piwnicy. Jeżeli macie 5 beczek obfitości, wrzucacie 5 beczek obfitości do bajorka i wtedy w takiej sytuacji możecie wziąć sobie łuk. Morderca ma łuk, snajperkę z łumikiem oraz shotguna, tego wiecie, tą mocną nową pompę fioletową, natomiast szeryf ma tam shotguna szybkostrzelnego oraz łuk. Słuchajcie, niech zacznie się gierka, ja się wyciszam i zaczynamy. Jak widzicie, mam łuk oraz shotgun oraz snajperka. Jednym słowem, jestem po prostu mordercą. Akurat tak się trafiło, że jesteśmy mordercą w pierwszej rundzie, więc super ekstra. Na razie nie będę jeszcze mówił nic na ten temat, ale jak widzicie tutaj, już jedna osoba szuka beczek. Szuka sobie beczek i właśnie was zaraz teraz zaprezentuję, dlaczego ta łapka jest taka fajna. Ta łapka jest mega fajna. On się teraz zastanawia, o co chodzi, co się dzieje, nie? Dlaczego ja tak... No i niestety zdrowy kaktus umarł. Ciekawe, czy ktoś słyszał nas w ogóle. I co, jak tam w ogóle szeryf? Jest tam szeryf jakiś? Bo ja generalnie jestem niewinny. Od razu mówię, że jestem niewinny. I ten, jak tam z szeryfem? Szeryf strzeże pewnie łuku, prawda? Bo takie jest zadanie w sumie też szeryfa, żeby po prostu ogarniał, czy na pewno każdy dobrze wymienia sobie beczki na łuk. Więc dobrze, jak na razie jest. Słuchajcie, ciekaw jestem, czy ktoś z was już zebrał wystarczająco dużo beczek, bo ja mam na razie 3. Mam 3 beczki. Jest nieźle. Szukam dalej. O kurde. Dobra, wezmę. O, kolejna beczka. Subcio. Kolejna beczka i lecimy dalej. O nie! Dobra, przyznaję się, ale i tak nie wiecie, kim jestem. Nie wiecie, który to ja, a który to nie ja. Jestem mordercą, słuchajcie, jestem mordercą, ale nie powiem wam, którym jestem, który jestem. To dlatego właśnie mamy te wszystkie skiny takie same, żeby nie było wiadomo, o co chodzi. Ej, ja nikogo nie widzę kompletnie. O nie, to może być poszlaka. Jeżeli jestem jedyną osobą, która nikogo nie widzi, to może być poszlaka dla niektórych osób. I zejdziemy sobie. O, ktoś wyszedł z zamku. O! Ktoś wyszedł z zamku. Pozycja snajpera została przybrana. Okej. No. Gdzie wy jesteście wszyscy? No. Dobra. Dobra, ej, wychodźcie. Nie, nikogo nie widzę. O co chodzi? Czy wy się ukrywacie gdzieś, czy o co chodzi? Czemu nikogo nigdzie nie ma? Ej, dobra, musiałem się zmutować po prostu, bo nie mogę wytrzymać. Ten szeryf po prostu nie wie, co się... On myśli, że jestem zwykłym graczem, który chce oszukać. Ogarniacie? Patrz na niego. A, zabiłem szeryfa! O nie! O nie, kolejna osoba! O nie! O,
uciekaj, tak jest, uciekaj mi stąd, uciekaj, dobrze, bardzo dobrze. Słuchajcie, jest dobrze, zabiliśmy, ale damy infory, wyjdziemy sobie stąd po prostu, wyjdziemy sobie stąd. Dobra, ej, ale to jest mega ciężkie, bo ja muszę się wyciszać i odciszać przez cały czas. Dobra, musiałem się wyciszyć, po prostu nie mogłem wytrzymać ze śmiechu. O, nie, o Boże święty, skąd ty się tu wziąłeś? Skąd ty się tu wziąłeś? Czemu wy tak długo naprężacie w ogóle ten łuk? O co chodzi? Okej, zabiliśmy wszystkich. Jest dobrze. Lecimy dalej, lecimy dalej. O, o, o! O, sorry, ale nie fartownie. A miałeś 5 beczek, kurczę, nie fartownie. Dobra, szukamy dalej, szukamy kolejną osobę. Zostaje jeszcze 2 osoby do zabicia. Najgorzej ma teraz, mają te 2 osoby, bo one nie wiedzą, komu mają ufać. Nie? Nie wiedzą, komu mają ufać. Nie wiedzą, kto jest dobry, a kto nie jest dobry. To jest najgorsze. To jest pośród naszej trójki. Tylko jeden jest mordercą, więc w sumie nie można strzelać do każdego. Chodźcie na dół po łuk. Spokojnie, chodźcie. Chodźcie no, chodźcie po łuk, chodźcie. Nie no, tak zupełnie poważnie to jestem na zewnątrz. I czekam. Czekam, żebyście po prostu sobie wzięli łuk, żeby były równe szanse, bo tak to jest trochę nie fair. Mimo, że jest 2 na 1, to i tak jest trochę nie fair, no, trzeba przyznać. Więc weźcie sobie łuk. Na spokojnie. Weźcie sobie łuki. Ej! Co jest grane? Co się dzieje? Ej, co się dzieje? Co jest grane? Ej. Czemu do mnie mierzycie? Co wy robicie? Co wy robicie? Ej, nie mierzcie do mnie, no! Come on! Zostawcie, wyjdźcie sobie, wyjdźcie na zewnątrz, wyjdźcie na zewnątrz. Ej, dziwne, że oni się w ogóle mnie słuchają, nie? Dziwne, że oni się mnie słuchają i sobie poszli na zewnątrz. O co chodzi? Przecież jestem mordercą. Przecież jestem... Dobra, teraz lecę do nich i pozabijam. Pozabijam ich. Aaaa, no nie! Nie, co wy zrobiliście mi? Co wy mi zrobiliście? No! Come on, przecież to nie fair, skapiliście się na dole! Tak nie można! Tak nie można! Nie można się kapić na dole. Ej, odwróć się. Czemu ty do mnie nie strzelasz? Czemu ty do mnie nie strzelasz? Co jest grane? Czemu ty do mnie strzelałeś? Tak długo! Co się dzieje? No więc słuchajcie, druga runda, lecimy do drugiej rundy, zaczynamy, go, go, start, start! I słuchajcie, jesteśmy niewinni, czyli zbieramy beczki. Póki co mamy, słuchajcie, jedną beczkę. Jedna beczka to jedna, niestety troszeczkę za mało, żeby zamienić na łuk, ale spoko. Jeszcze tylko 4. Jeszcze tylko 4 i będziemy mogli zamienić sobie na łuk, będziemy mogli się bronić po prostu. Ale ciężko jest, jak jest tak dużo graczy, żeby zebrać te 5 beczek. Troszkę to trwa, więc to daje bardzo dużo czasu mordercy na zabijanie po cichu. Tym bardziej, że musimy właśnie latać wszędzie dookoła mapki i szukać tych beczek. Ej, dobra, ja tak gadam. A kto wie, czy morderca nie zaczął już zabijać? Wydaje mi się, że nie. Kto wie, może już zaczął? Chyba nie, dobra. Teraz ja... Okej, słuchajcie, wiem, kto jest mordercą, widzę mordercę, ale jest problem, bo nie mam jak się z nim walczyć, więc generalnie rzecz biorąc nic mi to nie daje, że wiem, kto jest mordercą. Przydałoby się więcej beczek, żeby móc, ale spokojnie, wszyscy tutaj gracze już zaczynają zbierać i uzbierają zaraz dużo beczek, więc jest git. Słuchajcie, zmutowałem się teraz na Discordzie, żeby wam powiedzieć, że lecimy, słuchajcie, w miejsce, w którym zamordował morderca, ponieważ tam możliwe, że są beczki, które wyrzuciła tamta osoba, która zginęła jako pierwsza. I prawdopodobnie rozsypała tam trochę beczek, które mogą nam pozwolić na to, żeby po prostu szybciej zdobyć łuk, żeby móc się obronić przed mordercą. O, zobaczcie sami, co tu jest? Co tu jest? Morderca zabił, słuchajcie, tego, szeryfa. Dobra, trzeba pobiegać tutaj, trzeba odbiec troszkę. Okej. Wykorzystamy to, że słuchajcie, staliśmy się szeryfem.
wykorzystamy to w ten sposób. Chociaż to i tak prawie nic nie daje. Kompletnie nic, bo tamte bronie strasznie dużo zadają obrażeń, ale spoko. Chociaż w sumie daje lekką przewagę. Więc jestem nowym szeryfem w tym mieście. Jestem nowym szeryfem. Haha. Ciekawe, gdzie morderca jest. Ciekawe, gdzie się kryje morderca. Może gdzieś kampić po prostu i czeka, aż ktoś przyjdzie po bronię. Prawda? Tylko nowy szeryf tego miasta, zapraszam wszystkich na dziedziniec. Chciałbym wszcząć śledztwo tutaj. Wszczynam śledztwo. Chcę zobaczyć, czy każdy przyjdzie. Jak na razie widzę tylko 3 osoby, więc zapraszam. Zapraszam jeszcze ostatnią osobę. 2 osoby nie przyszły, które mogą być, słuchajcie, mordercą. Na przykład ty! Ty, stój! A, masz łuk. Poszedłeś sobie zamienić, tak, na dół? Na łuk. Rozumiem, dlatego cię długo nie było. Czyli co, morderca został ostatni, który nie przyszedł do nas? To budzi podejrzenia, czemu ta ostatnia osoba nie przyszła. Dobra, dajmy na to, że słuchajcie, wszyscy tutaj jesteśmy... Co, widziałeś kogoś? Nie. Dajmy na to, że wszyscy jesteśmy, słuchajcie, niewinni. A ostatnia osoba jest... mordercą. Gdziekolwiek się kryje. Masz jeszcze ostatnią szansę, żeby do nas tutaj przyjść. Masz ostatnią szansę, żeby przyjść, inaczej... stwierdzimy, że jesteś mordercą i już ci nie damy drugiej szansy, po prostu zaczniemy strzelać. Gdzie jesteś? Ej, może jeden z nas jest mordercą i tylko jest nasza czwórka. W każdym razie wiemy na pewno, że ja nie jestem mordercą. Słuchajcie, powiedz mi, czy ty masz beczki jakieś? Nie, no bo po co ci beczki, a ty? Też nie, bo masz łuk, a ty masz jakieś beczki? Nie masz, czemu nie masz beczek? A masz łuk? Pokaż. A! O Boże! Jezus Maria! Co to było? O Boże Święty, co to było? To było niesamowite, co się stało. O kurde! Wow, dobra, słuchajcie, zapraszam do trzeciej rundy. No więc słuchajcie, trzecia runda przed nami. Wy wszyscy wylatujemy, wszyscy lecimy na mapkę. Go, go, go! Słuchajcie, o trzecia i ostatnia już runda przed nami. A my po raz kolejny jesteśmy niewinni, no niestety. Niestety, szczęście nam nie depisuje akurat w dzisiejszym odcinku. Chociaż w sumie pierwsza runda mieliśmy mordercą. Byliśmy mordercą. Więc nie jest źle. Mogłoby być gorzej, tak szczerze mówiąc. Ale w ogóle, czemu ja chcę być mordercą? Okej, zaczął zabijać. Strasznie szybko. Nie spodziewałem się, że zacznie aż tak szybko. Ale okej, słuchajcie, dobrze, że wszyscy się rozbiegli dookoła. Dzięki temu ma bardzo trudno, żeby wszystkich złapać i pozabijać. Nie wiem, czy to był morderca, trochę się boję, ale biegnę dalej póki co. Mam nadzieję, że szeryf mnie obroni. No to my znowu to samo, musimy po prostu pozbierać sobie beczki, nudy na początek. Trochę nudy. O nie, walka, kto pierwszy, wyścig, moje, ej, nie bij, jesteśmy drużyną, był wyścig, ale jesteśmy drużyną, okej? Jesteśmy drużyną, dobra, biegniemy dalej, mam pomysł, gdzie może być beczka jeszcze jedna. Zejdziemy sobie tutaj, ponieważ tutaj prawdopodobnie tutaj jest szeryf, tak bym strzelał, że tu jest szeryf, prawda? Tak, to jest szeryf. Dokładnie tak, to jest szeryf. Więc czuję się tutaj dosyć bezpiecznie, więc poczekam po prostu przy szeryfie. Oj, a ten to co? Ile masz beczek? Ile masz beczek? Dwie masz? Kurde, ja też mam dwie. To nie możemy nic się ten... Słabo. Chcesz mi oddać? Dzięki, dziękuję. O, ale super, cudownie, dobra. Słuchajcie, jeszcze jednej beczki tylko nam brakuje. Dziękuję bardzo. Wow, ale ekstra, dobra. To... wiecie co, ja też pobiegnę poszukać beczek, to jakby co, to bym ci też oddał, ale w sumie nie wiem, który to ty, więc nie będę mógł ci oddać, więc biegnę za tobą póki co, popatrzę sobie, zobaczę, którą stronę pobiegniesz może... O Boże Święty, czemu we mnie strzelasz? A, bo ty myślisz, że ja jestem ten? Myślisz, że jestem mordercą? Nie, jestem niewinny. Słuchaj, ja jestem niewinny, obiecuję ci. Chodź, idziemy stąd. Szeryf nam nie wierzy. O, kolejna beczka. O, dziękuję. Ale wiecie co, potrzebuję jeszcze jednej. Dlatego, że chciałbym to użyć w ten sposób. Chcę użyć to w ten sposób jedną, ponieważ mam tylko 10 HP. Więc mi się przyda troszkę więcej, jeżeli mam walczyć. O nie, słyszeliście? Szeryf, słyszałeś? Był strzał. Morderca snajper próbuje nas zabić, a my musimy przeszukać jeszcze mapę w poszukiwaniu beczek. Dobra, trudno. Ryzyk fizyk. O, słyszę... A, to ty. Okay. O kurde, znowu! Ej, gdzie jest ten... Gdzie jest ten morderca? Z której strony?
On snajpi, przez cały czas strzela ze snajperki, a ja nie wiem skąd kompletnie. Dobra, czyli ten morderca wcale nie jest słaby. On po prostu ma taktykę. Dobra, a ty masz łuk. Ty jesteś... A, bo ty jesteś okej, szeryfem. Myślałem, że już masz. O, co to był? Zostrzał. Dobra, mamy piątą beczkę. Mamy piątą beczkę, lecimy. Lecimy, pomóg. Ej, szeryf nas obrania. Jezu, jaki cudowny szeryf. Dziękuję, że jesteście tacy cudowni. I mnie obraniacie tutaj. O nie, patrzcie, tam ktoś jest. Ciekawe, czy to jest szeryf, czy morderca. Nie, znaczy nie szeryf, tylko czy to jest morderca. No, miejmy nadzieję, że nie. Idę, słuchajcie, po łuk i potem mogę wam pomagać zbierać beczki dalej. O nie, co to było? To jest morderca, tam był morderca. Czekaj, nie idź do niego jeszcze, czekaj, bo jesteś sam. Jak zginiesz, to będziemy mieli problem, ogromny problem. Tym bardziej, że jestem chyba jedyną osobą, która będzie miała łuk. O, tu ktoś się kryje. Dwie osoby, okej. Wy też się boicie, macie łuk, pozbieraliście, okej. Dobrze, dobra robota. Czyli jest, jednak nie jesteśmy sami. Pyk. Pięć beczek wymienionych, słuchajcie, mogę wziąć łuk. Ale z jednym nabojem? Co jest grane? Dobra, weźmy sobie więcej. Myślałem, że coś się zepsuło. Jeżeli wymienicie pięć beczek, to możecie wymienić sobie na pięć. Co jest? Wow! Szeryf, skąd wiedziałeś, że to morderca? Nice, dobra robota. Słuchajcie, ja jestem... O nie! Nie! Okej, dobra robota. Nice, bardzo dobrze. Czyli znowu zwycięstwo. Nie wiem, jakim cudem on to zrobił, ale gratulacje. A w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, brali udział Ermaciek, Martix, Wren? Marder Wren, Olive, Antonezja, Ziomek, Krystek oraz Ultra Sans Battle. I słuchajcie, no i Tęcza, który niestety nie miał kardetu kupionego, ale także pozdrawiamy, niestety nie mógł wziąć udziału, ale czekał przez cały czas i oglądał. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, pamiętajcie o subskrypcji, o łapce w górę oraz o kodzie Zipek w sklepie. Widzimy się już następnym razem, ejo! Elo! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!